Wish I had the words to say. Wish I had a smile to smile. Wish I had a prayer to pray. Make you come and talk a while. Jakie efekty? Wish I had a car to drive. You'll see me when you close your eyes. Ale widzę, że otwarta kiedy jest. Jest. Jak zawsze, niektórzy przez cały rok ganiają, żeby niektórzy podjeżdżają samochodami i wychodzą z samochodu, wrzucają i jadą dalej. Także jest. Znana akcja, także ludzie cały rok zbierają. A teraz zagrzać się i... Co, pani się zatrzymała i co? Pani się zatrzymała na pasach i nam chciała pieniążki. Na pasach to niedobrze. Trochę niedobrze, ale chciałem do świetnicy. Dobra, tu mamy kontiki, jak zwykle. Tak, witamy. Czym to wkryjecie dzisiaj? Żurek, herbata, chłopcy ze schroniska dla nietnich w Gackach wspomagają nas już od kilku lat. Także no, wydaje mi się, że super inicjatywa. Ale to w tej kuchni gotowaliście, czy to jest przygotowane gdzie i podgrzewacie? Żurek przygotowany przez restaurację Kwadrans, no i herbata we własnym zakresie. Dzięki. Dzień dobry, witam serdecznie. Spotkanie, na którym się teraz znajdujemy, to trzecia edycja Biegu po serce. Jest to, że tak powiem, forma udziału w Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy, którą zaoferowali tutaj, zaoferowały pinczowskie środowiska biegowe, czyli Grupa Biegnę, ale dokąd bat, a także Pieńców, Foran Pinczów, przy współudziale Powiatowego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji, czyli hali, na której się właśnie znajdujemy. Generalnie do przebiegnięcia proponujemy dwa dystanse. Pierwszy dystans dla osób, które już coś tam biegają i orientują się w temacie biegania, czyli jest to bieg na 3 km tutaj dookoła naszego pinczowskiego zalewu. Natomiast dla osób, które preferują inną formę ruchową, czyli Nordic Walking, także zaproponowaliśmy taki marsz na 800 metrów tutaj dookoła właśnie tego terenu rekreacyjnego. Zachęcamy wszystkich do udziału w tej formie. Mamy tutaj także wolontariuszy, którzy właśnie z ramienia Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy zbierają pieniążki, żeby wspomóc ten szczytny cel, jakim w tym roku jest zakup sprzętu dla najmłodszych, dla dzieciaczków. Generalnie zgodnie z głównym hasłem tegorocznej edycji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, pomaganie i bieganie jest dziecinnie proste, także serdecznie zachęcamy do udziału i także, żeby te nasze pinczowskie serca przyłączyły się do tej wspaniałej inicjatywy, a także przy okazji można troszeczkę się poruszać i dla własnego zdrowia coś zrobić. Dziękuję. Orkiestrze Świątecznej Pomocy, także mamy nadzieję, że jeszcze troszkę nas przybędzie, jeszcze troszkę osób weźmie udział zarówno i w tym datku do puszki, jak i w tej formie zdrowego wypoczynku, czyli biegu, dystans nie jest wymagający. Myślę, że i nowicjusze, i starzy, że tak powiem, wyjadacze chleba, czy starzy biegacze, także bez problemu ten dystans pokonają. Dodatkowe atrakcje, że tak powiem, też mamy przewidziane, stąd też zachęcam, jeśli ktoś ma chęć przejechać się samochodem, którym zakochał się tą chęć i który został mu prezentowany przez jedną, że tak powiem, zborek i grupę ludzi z Podlasia, a także stoi tutaj przed wejściem na halę piękny, ogórkowy kolor Fiata 126P, czyli klasyka. Marzenie wielu ludzi, że tak powiem, jakieś 40 lat temu, a dzisiaj on jest dostępny dla każdego, kto przyłączy się do naszej
zbiórki na rzecz Wośpu. Może się przejechać tym maluchem pięknym, a także tym kabrioletem, który stoi obok. Przypomnę może tutaj, pobiegniemy ulicą Kluka, następnie po pogotowia ratunkowego, Łąkowa i później to praktycznie tutaj wzdłuż za lewą. Wzdłuż pobiegniemy i finał tutaj na terenie hali. Dobra, kto chciał wyjść, to wyszedł. Szacunek jakiś czas później też jest, 3 minuty. Rozgrzewkę poprowadzą, że tak powiem, dwie. Rozgrzewkę poprowadzą dwie pinczaszki chodakowskie, czyli Karolina Stanek i Paulina Klasińska. Wychodźcie na środek, wychodźcie na środek, zacznę od czego, od kręcenia głową. Najpierw na tak, weźmy na tak, tak będziemy biec. Jedna, druga.